Miesiąc maj zaczyna się od wiedzy. Przychodzi do Was wiedza, prawdziwa wiedza na temat drugiej osoby. Wiedza udowodniona, tak pewna, że nie da się z tą wiedzą w żaden sposób dyskutować. W wyniku tej wiedzy odwrócicie się od rodziny. Popatrzcie. Pusta przestrzeń, puste mieszkanie, ale nie ma tu żadnego smutku z Waszej strony. Popatrzcie, jaka ta karta jest piękna, ta przestrzeń, jaka jest piękna i to okno, a właściwie to, co za oknem, ta przyroda jest przepiękna. Więc Wy w wyniku tej wiedzy będziecie samotni, ale pozytywnie nastawieni. Patrzcie dalej. Zbieracie Wasze pragnienia, marzenia, które do tej pory były niemożliwe do realizacji. Teraz wychodzicie do świata, je realizować. Czas realizacji Waszych marzeń właśnie w maju nadchodzi. I dopiero to puste mieszkanie umożliwiło Wam spojrzenie na siebie i Wasze potrzeby. Tylko że Wy tak bardzo zapędzicie się w swoich potrzebach, będziecie myśleć tak bardzo o swoim ja, że zapomnicie o duszy. Ona Wam podpowiada. Wy intuicyjnie odczuwacie różne rzeczy, ale nie słyszycie. Nie przyjmujecie tej wiedzy. Dlatego ani twórczości, kreatywności mieć nie będziecie przez to, że Waszej duszy nie będzie blisko. Więc w tych Waszych podróżach zabraknie głębi, zabraknie magii, zabraknie czegoś więcej. Wcale nie będziecie tutaj zachwyceni, tak jak myślicie teraz, że będziecie. Tutaj w Księdze Życia piszecie plan. Plan działania, który ma się zmaterializować niedługo potem. Ten plan związany jest właśnie z tym mieszkaniem, z tym odsunięciem się od tej rodziny w wyniku tej wiedzy, którą otrzymaliście, prawdziwej wiedzy. Wasze plany związane są z szykowaniem się do wojny. Popatrzcie, znów karta róż, tak samo jak tutaj. Tutaj mamy bliską relację. Dwie strony się spotykają. Wy planujecie już wojnę. Zaczynacie negocjować, zaczynacie na coś się szykować. W wyniku tej walki panie mają problem z finansami. Strata stanowiska, strata znaczenia w firmie, strata po prostu pieniędzy i wszystkim, co z tymi pieniędzmi może być związane. Ale popatrzcie, że to wszystko, co się dzieje, te negatywne rozwiązania biorą się z tego, że nie słuchacie duszy, nie słuchacie mądrych osób, które pojawią się w Waszym życiu, posłane przez Waszą duszę. Bo takie będą, ale Wy nie będziecie ich słuchać. Wy bardzo egoistycznie w swoim małym ja podejdziecie do tych działań i wcale nie najlepiej dla Was się skończą. Co potwierdza ostatnia karta? Odwrócone pola Akaszy, więc Wy płyniecie naprzeciwko rzeczywistości, pod prąd, pod wiatr, nie razem z jej nurtem. Więc wszystko tu jest nie tak, jak ma być, a zaczęło się od tego, że przestaliście słuchać mądrych osób wokół Was i duszy w Waszym sercu.